w tym roku po raz 18 tak, organizujemy kiermasz podręczników używanych. Także nasze przedsięwzięcie już jest pełnoletnie. Z roku na rok coraz więcej osób interesuje się, przychodzi, zostawia swoje książki w komis. Każda osoba wycenia swoją książkę, która później jest wystawiana i ci, co potrzebują, po prostu wybierają z tych książek taki egzemplarz. Kiermasz jest czynny w tym roku od 16 sierpnia do 9 września, w godzinach od 15 do 18. No, w ubiegłym roku w komis zostało oddane około 20 tysięcy książek. Obsługę kiermaszu stanowi około 10 wolontariuszy, uczniów i studentów tutaj naszych ciechanowskich uczelni szkół. No to przyszedłem tutaj do pracy już kilka lat temu, już któryś rok z kolei tutaj pracuję. No i ogółem przychodzę tutaj pracować z tego względu, że znam tu, wszyscy tutaj się znamy i w ogóle można potraktować to jako fajną zabawę, a jednocześnie można jakieś przygotowanie takie do życia, ponieważ jednak operujemy pieniędzmi i książkami, które nie są nasze, więc to jest w jakimś stopniu odpowiedzialna praca. No i naprawdę tu się pracuje bardzo dobrze. Od trzech lat pracuję jako wolontariusz w Katoliku. Sprzedaję książki, jestem studentką. Pomagam, ponieważ lubię mieć kontakt z ludźmi i sprawia mi to przyjemność. 13, a tu jest cena już pani... Nie, ten to już miałam, tylko właśnie patrzę, bo co? Znaczy, jeśli ten pani ma, to może nie ma w celu kupować nowego, nikt nie tutaj, bo te mapy to są... Nie wiele się zmieniły.